wiecie, jak mnie obserwuje. Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Wszyscy już dostali śniadanie, teraz ja jem, tak? Ja, słuchajcie, mam cały czas fazę na te grillowane kanapki. Chleb z Lidla, polędwica sopocka, rolada ustrzycka, jeden plasterek gołdy, keczup, majonez i wszystko na suchej grillowej patelni. Tak to wygląda. Tutaj zaraz jeszcze sobie zrobię przepraszam, herbatę. Znowu piękne słońce. No i tak to wygląda. Ja się zaraz ogarniam. Tak, Ogonku, pies już jadł, przypominam. I zaraz do Was wracam i się odzywam. No hej kochani, witajcie. Jestem z powrotem. Znowu jakoś się późno odzywam, chyba jest 15, ale tak, powiem Wam, że zaczęłam robić porządki w garderobie. I tutaj te wszystkie pudła to są ubrania dla kobiet z Ukrainy. Znajoma je zabierze, żeby je bezpośrednio przekazać do rodziny, która jest w Polsce. Także tutaj mam spakowane różne rzeczy. Mogę Wam pokazać, jak wygląda garderoba, chociaż średnio jest co pokazywać, bo to jeszcze trochę potrwa, bo na razie to wygląda o. Tutaj są wieszaki, to jest bałagan na półkach, to jest pusty drążek. No, także, a to jeszcze trochę rzeczy będę chciała oddać, ale po pierwsze to się nie zmieści do samochodu na raz, a po drugie skończyły mi się pudła, bo myślałam, że w te 4 się zmieszczę, ale jednak nie. A tam jeszcze są kosmetyki, różne rzeczy. Także to był mój plan na dzisiaj, bo w sumie od chyba piątku to robiłam, przeglądałam te rzeczy, wiecie, część tych rzeczy chciałam uprać, żeby było miło i w ogóle słuchajcie, czytałam jakieś wiadomości na Instagramie o tym, że ludzie na zbiórki potrafią przynieść bombki, lubrykant ktoś przyniósł, jakieś w ogóle wrzucali zdjęcia, mydło, które miało datę ważności dosłownie 1975, jakieś opatrunki w ogóle z lat 80. No także tak, więc ja tam spakowałam. Tak, Sushi, oddamy, powiedz, ubranka, nie? Powiedz, tak? Tyż oddasz bluzę swoją jakąś? Ty już wszystkie, z których wyrosłaś, oddałaś w trakcie vlogmas na schronisko. Pani wysłała wszystkie, no. A potem jeszcze jakieś miałam za małe po Sushi szeleczki, obruszki, jakieś takie rzeczy, to też zaniosłam tam na zbiórkę do akademika. Także Sushi też, powiedz, oddałaś braciom z Ukrainy, powiedz. Uch. Co? Podejrzewasz, że będę paczkę otwierać, tak? Naprawdę, słuchajcie, Sushi myśli, że każda paczka to jest... Patrzcie, patrzcie na to. No to nie jest nic dla Ciebie, Ogonek. Nic dla Ciebie. No. Dobra, słuchajcie, pokazywałam Wam, że dostałam przez Okicia już też... Nie no, one z tymi... Jesteście uzależnione od pudełek, serio. No tak! Pokazywałam Wam, że dostałam przesyłkę od Moon Sister Otwórz mnie 13 marca, więc otworzyłam ją wczoraj, ale jeszcze Wam pokażę, bo bardzo mi miło i bardzo dziękuję i w ogóle wow, naprawdę. I tutaj słuchajcie, incense, to są te kadzidełka, to jest słowo, którego ostatnio zapomniałam, pokazując kadzidełka na Instagramie. Sushi też jest... nie mieścisz się w kadrze, obwąkiwaczu, no. Jak to się otwiera? Communication, creativity. Blueberry fragrance. To coś dla mnie. Ostatnio też dostałam z lekko CBD te, o takie kadzidełka. Ale nie mam żadnego tego. Podstawka takiego. A, to są takie stożkowe. Okej, to ja już coś takiego miałam, dostałam kiedyś od Klaudii. Ale ładnie to pachnie. To na to mam. Bo dostałam od Klaudii z takim właśnie, nie wiem jak to nazwać, naczynkiem do palenia. Ale to jest incense with holder. Może to na tym trzeba? Tak, to pewnie na tym trzeba postawić. Tak mi się wydaje, bo to jest takie metalowe coś naklejone. Dobra. Na pewno spróbuję. Tutaj słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Mantra, rytuał odstresowujący i wyciszający. Bardzo mi się przyda. Tutaj też dostałam liścik od Sary i Dory. Bardzo dziękuję wam, naprawdę jest mi bardzo miło. Naprawdę mega. I słuchajcie, mamy tutaj biżuterię. I wiecie, że ja mam te dwie nitki jowiszowe w dwóch intencjach zawiązane. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A ostatnio nie śledziłam, ale coś mi mignęło, że były też nitki właśnie czerwone i one są z... Skup się. Jak ty się nazywasz? Turmalin, tak? I to jest taka czerwona nitka ochronna. Ja mam taką bransoletkę z turmalinu i mam wielki turmalin przy łóżku i ja już wam o tym mówiłam. Możecie się śmiać, możecie ten, ale ja miałam okropne koszmary i kupiłam sobie wielki turmalin i kilka małych i obłożyłam całą sypialnię i koszmarów nie mam. I nie pytajcie mnie, jak to działa, ważne, że działa. Naprawdę od tamtej pory nie miałam ani jednego koszmaru. A niestety wokół nas ostatnio, mam wrażenie, jest coraz więcej złej energii. I zobaczcie, te naszyjniki, o które mnie w kółko pytacie, te wszystkie są właśnie z Moon Sister. Ja wam postaram się nie zapomnieć wrzucić linka pod spodem. Ale zobaczcie, jak piękny jest ten naszyjnik. To jest taki gruby łańcuch. Ja naprawdę żałuję, że już mi się jeden zdjęłam, bo mnie uwierało taki element, wiecie, jak spałam wczoraj w nocy, coś mi się zaczęło wpijać w szyję i zdjęłam jeden, więc akurat idealnie będę mogła sobie założyć ten i zobaczcie, jest taki gruby łańcuch i tutaj jest zapięcie w tym serduszku. I mi się, słuchajcie, ta ich biżuteria tak podoba, że ja bym mogła mieć 8 po prostu tutaj. Tylko już, no może za dużo, ale właśnie dobra, zdjęłam jeden. Więc sobie założę ten. Bez lusterka to jest zawsze ciężko, ale może mi się uda? Nie. Prawie mi się udało. O. No, zobaczcie, ekstra. Czekajcie. O. Widzicie? Ja słabo widzę tutaj w podglądzie. W ogóle mam zbitą szybkę w tym podglądzie, więc ja tutaj prawie nic nie widzę. Tylko widzę, czy się mieszczę w kadrze. To jest ten naszyjnik Intuition. To jest moja... No jestem numerologiczną 9. To jest taka głowa byka. I jeszcze miałam tak z takim okiem proroka, który właśnie zdjęłam. Ja mówię, mi się ta ich biżuteria tak podoba, że ja bym mogła po prostu jeszcze mieć tutaj 10 tych. I w ogóle mi się bardzo to podoba. Jakoś jak ostatnio to zdjęłam, tą biżuterię, to tak się dziwnie goło czułam, wiecie? Jak się w coś ubierałam i patrzyłam na siebie w lustrze, to jakoś tak dziwnie. No. A tutaj też mam jedną bransoletkę, ale ona, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ona też jest z Moon Sister, którą dostałam w prezencie gwiazdkowym, tak? Także bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę z tej nitki. Tak mi się wydaje, że ona jest normalnie, że nie pomyliłam. Zrobię sobie na pewno rytuał. Przeczytam, jak to się robi. Zostawiam sobie tutaj liściki, wszystko na pamiątkę i właśnie może nawet zaraz sobie zapalę Communication Creativity. Może nawet zaraz sobie zapalę, właśnie mam ochotę na coś pachnącego w domu. Więc tak, właśnie wczoraj były moje urodziny, więc zrobiłam sobie wolne od nagrywania i też nie wrzucałam filmu. A dzisiaj już mówię, wracam normalnie do żywych. Mówię, od rana właśnie robiłam porządki, jeszcze wynosiłam różne rzeczy do piwnicy, sprzątałam w tamtym pokoju, ale to też jeszcze work in progress wszystko. Ale chciałabym to już skończyć po prostu. No wiecie jak to jest. W garderobie jak się ma bałagan, to się chodzi cały czas w kółko w tych samych 5 rzeczach. A że ja miałam trochę rzeczy do oddania, no bo no z różnych powodów. Też jednym z nich był taki, że na przykład schudłam 3 rozmiary i mam na przykład bardzo dużo dżinsów też do oddania, ale do dżinsów jeszcze nie doszłam. Na razie tam z tego jednego górnego drążka zdjęłam rzeczy i spakowałam w te pudła. No i na pewno też będę, wiecie, cyklicznie robić te porządki, cyklicznie. No będę jeszcze się zabierać za te porządki, tylko wiecie, nie chcę tak się zajechać, że jednego dnia wszystko, bo serio, w ogóle byłam dzisiaj w piwnicy nie wiem ile razy, wynosząc różne rzeczy, właśnie w garderobie ta drabina, góra, dół i po prostu... Jest 15, a tak mnie bolą plecy. Masakra. Wczoraj odpoczęłam, a dzisiaj dowaliłam do pieca, że tak powiem. Także, ale chciałabym już po prostu, wiecie, tak w tej garderobie wszystko przejrzeć, żeby każdą szufladę, szufladę z bielizną, szufladę ze stanikami, szufladę z piżamkami i tak dalej, wszystko poprzeglądać i to, co jest do oddania, oddać, no bo właśnie mówię, no ze względu na to, że schudłam, to po prostu dużo rzeczy mam do oddania, a akurat idealnie się składa, że trafi do kogoś bezpośrednio, bo wiecie, tam już większość tych zbiórek nie chce ubrań, a ja mam też takie, wiecie, no co mam mówić, ładne mam te ubrania i chciałabym, żeby do kogoś trafiły, a nie gdzieś tam się walały niechciane, także idealnie dzisiaj albo jutro właśnie koleżanka z mężem przyjadą po to. Pytali mnie, czy to się zmieści do samochodu, ale myślę tak, że powinno się zmieścić. No mówię, właśnie też muszę kolejne pudła zebrać, żeby popakować te wszystkie rzeczy, bo wiecie, też nie chcę, żeby się to pogniotło i tak dalej. Także no w sumie cały weekend po trochu to robiłam. Dzisiaj już od rana cały dzień tylko właśnie projekt garderoba. Jeszcze właśnie jakoś... A to było chyba w walentynki. Byli panowie wymieniać wodomierz, który jest w garderobie, więc musiałam rozebrać tą jedną szafkę, która jest z boku i do tej pory jej nie skręciłam i tak stoi z wyjętymi półkami ze wszystkim, więc mówię, chciałabym w tej garderobie zrobić takie porządki, żeby naprawdę wszystko przejrzeć, tym bardziej, że teraz po prostu są ludzie, którzy bardzo, bardzo potrzebują tych ubrań, więc idealnie się składa, że no mówię, że mam też komu oddać i też wiecie, tak więcej trochę oddaję, bo po prostu wiem, że ktoś bardziej potrzebuje tych rzeczy niż ja, tak to wcześniej też zawsze rozdawałam ubrania, no ale no nieważne, nie chcę mówić, także, bo potem dostaję mnóstwo pytań, że ktoś mnie prosi, żeby mu oddać ciuchy, wysłać, nie, słuchajcie, ja po prostu oddaję ludziom, którym znam. Albo ludziom, którzy tego potrzebują, tak? Więc no, więc tyle. Więc chcę przejrzeć całą tą garderobę i mówię, cieszę się, że właśnie to trafi bezpośrednio do kogoś, kto tego potrzebuje i będzie mógł skorzystać. Zresztą wiecie, no, tak jak mówiłam, nawet jak miałam kurteczki po sushi, to też wysyłałam do schroniska, bo po prostu po co ma coś leżeć i się marnować czy coś, nie? Jak ktoś może z tego skorzystać, a teraz jest dużo ludzi, którzy, no wiecie, przyjechali czasami po prostu nawet bez żadnego bagażu. Dobra, więc tak to wygląda. A, jeszcze z ciekawostek. Dostałam wczoraj tajemniczy bukiet bez bileciku, także jak tajemniczy nadawca by się chciał ujawnić, to poproszę. Widzicie, dostałam takie kwiaty. W ogóle ciekawe te tulipany są. To chyba tulipany, nie? Tak. I kartka była tylko taka. Więc cóż, i może to Ty mi wysłałaś kwiaty, co? Powiedz. Z psiopoczty kwiatowej. W ogóle, Borkuś, Ty jesteś takim szarym psem, że trzeba by Cię było wykąpać. Też musimy się za to zabrać. Wiem, że to nie jest najszczęśliwsza rzecz dla Ciebie, ale jesteś szarutkim psem. No, jak leżysz na tej skórze, to widać, kto jest bardziej szary. Powiem Wam, że jedyny problem z tą skórą jest taki, że Sushi lubi na niej jeść. Zresztą tak jak na Mazurach i czasami po prostu jej się zdarza coś jeść i wyciamkać skórę. I ona potem wygląda o tak. To jest po prostu wylizana. I tu też. Muszę ją potem, jak się pytacie, co z nią robię, to czeszę ją tangle teaserem. Także tak. No, powiedz. Ale senny piesek. W ogóle takie słońce, jest mega ciepło. Ja nawet dzisiaj, powiem Wam, siedziałam sobie na tarasie na słonku, bo no to tak od razu człowiek energii dostaje, wiecie? To jest mega ważne, żeby wychodzić na słońce. Nawet jak, nie wiem, na chwilę na balkon czy coś, to naprawdę to mega dużo daje energii. Ja dzisiaj znowu w nocy nie mogłam spać, chyba o 3:00 usnęłam. Masakra. A, właśnie też Wam powiem, bo fajnego audiobooka zaczęłam słuchać. A ciężko mi ostatnio coś znaleźć takiego sensownego. I wczoraj, powiem Wam, jak to się nazywa? Kłamstewka. Nina Majewska-Brown na storytel. O, nie widzieliście. Czy ja tu świecę bustem? Tak. Na storytel. A w ogóle też, jak macie storytel i macie na przykład u siebie jakieś dzieci z Ukrainy, to są bajki po ukraińsku. Można słuchać, jak macie, nie wiem, chyba trzeba mieć abonament za darmo, chyba nie. Ale jakbyście szukali, to też fajna opcja, bo właśnie no, można puścić takiego audiobooka. Także słuchajcie, tak. Właśnie tutaj Ola mi napisała, że jutro odbiorą paczki, także spoko. Więc teraz muszę tak zmontować vloga, bo nie mam zrobionego. Idę jeszcze na chwilę posiedzieć na słońcu, na tarasie. W ogóle też przedstawiłam tutaj sushi miski. W ogóle jak przedstawiłam tą kanapę, to dostałam, słuchajcie, masę pytań i wiadomości w ogóle. Jaka jestem głupia, co ja zrobiłam, że teraz nie wyjdę na balkon. No naprawdę czasami ludzie się martwią o takie rzeczy. No słuchajcie, tu jest wyjście na balkon, tu jest wyjście na balkon, tu jest wyjście na balkon oraz z każdego innego pokoju jest wyjście na balkon. Serio. Ale tak, o, teraz mi się skojarzyło, ale właśnie tu stały sushi miski i ja i tak tędy nie wychodzę, bo mi się nie chce tych ciężkich rolek podnosić, więc wychodzę tam, gdzie mam plisy, ale przestawiłam sushi jedzenie, bo już jest po prostu takie słońce i tak ciepło, że niedobrze jak tutaj to stało, ale tak mi się przypomniało. Co szara stopa, takie szare stópki, już się zrobiła wiosna, nie ma śniegu, bo na zewnątrz niezbyt czysto. I powiedz, jestem szarym pieskiem, tak? Szarym barubarkiem. Może jeszcze wieczorem Cię upierzemy, zobaczymy. Także tak, ja właśnie idę posiedzieć chwilę na tarasie, potem zrobię vloga i nastawię sobie ziemniory. Serio, po prostu te moje polskie obiady, nie wierzę, nigdy tak nie jadłam. A teraz codziennie albo na przemian, ale to jest, powiem Wam, że to jest zajebiste. Jak się tak gotuje obiad i potem człowiek tylko sobie odgrzewa. Mam garę zupy pomidorowej i mam te kotlety mielone, które jem z marchewką, z groszkiem i z pire. Mam też ciasto. W ogóle powiem... No to zaraz Wam powiem. I to jest idealne po prostu. Jedyne co, to tylko muszę sobie obrać ziemniaki i ugotować. Ryż też sobie ugotowałam. Ja to w ogóle lubię sobie wszystko ugotować, potem tylko odgrzewać. Po prostu, wiecie, dla mnie to jest tydzień jedzenia albo lepiej. Właśnie to ciasto, o którym Wam mówiłam, o tej recepturze. Zdecydowanie za mało brzoskwiń i ma konsystencję, która wygląda jak zakalec, ale zakalcem nie jest. Smakuje idealnie, ale jeszcze będę musiała popracować nad to. recepturą, więc na razie Wam nie powiem, ale ciasto jest pyszne. Naprawdę jest pyszne. No ale tak, jeszcze potrzebuję małego dopieszczenia ta receptura, więc będę testować. No i właśnie ciasto też mam. Mam te nocne owsianki zrobione na śniadanie, także serio. Nie muszę nic robić, chociaż dzisiaj w ogóle ostatnio jakoś nie mam ochoty na słodkie rzeczy. Jedyna słodka rzecz, jaką jem, to jest ciasto i rano widzieliście, też sobie robiłam tego tosta. No to też mi mega smakuje. Dobra, pogadaliśmy sobie. A, i jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Pokazywałam Wam jakiś czas temu, że zamówiłam sobie tą książkę Becoming Bloodproof Ivy Pampuras, chyba to się tak wymawia. I wygooglujcie sobie, bardzo fajne są z nią filmy na YouTubie, stąd się o niej dowiedziałam i zamówiłam sobie jej książkę. Niestety nie ma po polsku i to jest były agent Secret Service i ona opowiada o tym, jak czytać ludzi, jak zachować spokój. No bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Wrzucę Wam linka na, bo ja na Allegro zamawiam tą książkę. Jak macie ochotę, to Wam bardzo polecam, albo jak sobie wpiszecie na YouTubie, to ona też tam bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiada w wywiadach. Także słuchajcie, powiem Wam, jestem bardzo zadowolona, że w końcu jakoś tam zaczęłam ogarniać tą garderobę. Wiecie, u mnie to też tak długo trwa, bo ja już jak coś sprzątam, to ja właśnie chcę wszystko przejrzeć, wszystko wyciągnąć, potem wymyć wszystkie szafki. Nie lubię, wiecie, takich porządków, że tam na jednej półce poukładam czy coś, tylko już jak robię porządki, tak żeby było raz a dobrze, nie? Wszystko wysprzątane i ten. Także powoli mi to idzie, bo wiecie, jeszcze było mierzenie, co nam nie pasuje, a co nie. Także tak, dobra. Rozłączam się i zaraz do Was wracam. O, widzicie? Tutaj mam takie naczynko i odpalimy. No dobra, wypaliło mi się to kadzidełko. Naprawdę spoko pachnie. Taki, nie wiem nawet czym to opisać. Vlog się już montuje, sushi czeka na obiad, więc wyciągam jedzenie. Dla sushi też mam przygotowane, więc nie musimy nic robić, tylko wszystko odgrzewamy. Marcheweczka i jeszcze. I tak, macie rację. Lodówka to jest takie miejsce, gdzie ja zawsze mam bałagan jakoś, dlatego że wiecie co, ja ciągle coś jem, albo gotuję, albo jakieś, nie wiem. I o, i właśnie tak cały czas przekładam. I to jest prawda, ktoś mi napisał, żeby mi zorganizował lodówkę. Ja po prostu cały czas tam grzebię, więc cały czas mam bałagan. Taka prawda. Ale tak jak mówię, idealnie. Zawsze będę sobie tak robić. Też jedzenie, na, żeby mi starczyło dłużej. Chociaż z drugiej strony jakieś makarony czy coś, to lubię sobie robić na świeżo. A te kotlety w ogóle moje są takie dobre, że czasami je tak na zimno jem. Tylko samo. Dobra, marcheweczkę wstawimy. A, jeszcze muszę ziemniory. Mam chyba jeszcze, nie? Nie chcę mi się iść do Lidla. Mam. Ale ostatni obiad. Jutro muszę się przejść. I obiorę ziemniaki, zrobię pirę. Kocham pirę, naprawdę. Uwielbiam. Z kaszą też było dobre, ale jednak pire, marchewka z groszkiem. A czekam, jestem głodna, moje fantazje na temat jedzenia. Czekam, aż będą takie dobre letnie ogórki, te grube, takie polne, żeby zrobić taką pyszną mizerię do tego. A następnym razem chyba spróbuję zrobić schabowe albo takie kotlety z piersi z kurczaka. Nigdy takich nie robiłam, schabowe robiłam, ale takich z piersi z kurczaka chyba robiłam devolaje. O, może devolaje. Nie wiem, ale coś spróbuję zmienić, ale też coś takiego, żebym sobie zrobiła raz i później mogła odgrzewać. W ogóle powiem Wam, że już czuć wiosnę w powietrzu, wiecie? Jakoś tak. Chociaż zawsze powiem Wam, może nie zawsze, ale bardzo często bywało tak, że w mojej urodziny padał śnieg, to już Wam mówiłam w ubiegłych latach. a w tym roku piękne słońce, zero śniegu. No i naprawdę jest ciepło, w ogóle teraz ma być chyba 3 dni, 10-12 stopni, więc naprawdę czuć różnicę. Rano mnie budzi słońce w sypialni, więc muszę w końcu tą roletę naprawić, bo jest zerwana i mnie budzi rano. No, ale to jest na mojej to-do liście od, wstyd się przyznać, ilu miesięcy. Tego się nie mogę obrać. Dobra, idę obrać ziemniaki i sushiwać obiad i zrobić sobie, jeśli dzisiaj jakiś ładny makijaż mi wyszedł, w ogóle też jakieś mam ładne włosy, ale nie pamiętam, dzisiaj myłam 3 różnymi szamponami, więc tak, no bo ewidentnie ktoś tu jest głodny, tak? Gdzie masz kota, powiedz, gdzie jest Kicia, bo ja Kici dawno nie widziałam. Kicia gdzieś się ukrywa w jakichś zakamarkach, czy za kanapą jest? Nie, nie ma kota, gdzieś się ukryła. O, dobra, skończył mi się vlog renderować, więc wrzucę go na YouTube. No już Ci robię, już. Tylko vloga nastawię, żeby się wrzucił, żeby był o rozsądnej godzinie, dobra? Dobra, ogon? Szary ogon? Jesteś szarym ogonem? Mhm. Kocham Cię bardzo. Patrzcie, jakie dobre Pani zrobiła. Do czysta. I obchodzę dookoła talerzyk, żeby wszystko zjeść. Ja już, słuchajcie, gotuję ziemniaki. Troszkę udało mi się przypalić marchewkę w tak zwanym międzyczasie. Tam wiadomości, zaraz będę odgrzewać kotlety. A tam jeszcze słyszycie w oddali robota jeździ, bo go w tamtej części mieszkania wpuściłam. Żeby posprzątał, staram się go tak co 2 dni wypuszczać, ale też oczywiście, wiecie, zwykłym odkurzaczem też odkurzam. Robot jest spoko, bo wjeżdża pod te wszystkie kanapy, łóżka i tak dalej. Co prawda ten mój jeden odkurzacz też się zgina, no ale jakoś wygodniej mi z robotem. Także kochani, tak to wygląda. Zwykłe życie. No, ale cieszę się, że to wszystko poogarniałam. Naprawdę. Wczoraj sobie mega odpoczęłam, taki dzień, że naprawdę nic nie robiłam, nic nie wrzucałam, nic nie wiem, nie siedziałam nad mailami ani nad niczym. Dzisiaj sobie wszystko ogarnęłam, po prostu ja od razu czuję taką, taki, wiecie, mega power. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak coś macie niezrobionego, to jeszcze bardziej Was to jakby osłabia i czujecie taką niemoc. A jak wszystko mam ogarnięte, to aż mi się chce jeszcze coś zrobić. Jakoś tak dziwnie mam. Zjadłaś ogonek? Dobre było? Kto ma taki serek na buzi? Pokaż. Pokaż. Ojej, i kapie nam z tej brody. No, kapie, tak. W ogóle wczoraj wrzucałam wieczorem na Instagramie, bo wyświetlił mi się taki filmik z pieskiem, który jadł na takiej miseczce na podwyższeniu. Muszę sushi kupić do wody takie miseczki. Ma takie z Zooplusa te regulowane i nawet spoko, ale jakoś nie mogę jej dobrać. No za duże chyba dla niej są. W każdym razie zobaczyłam filmik i zapytałam Was, czy nie wiecie, gdzie takie kupić. I ktoś mi powiedział, że słuchajcie, jak macie tą apkę Google na telefonie po prostu, to tu jest, słuchajcie, taki aparacik. No tu mam zdjęcie, nie będę pokazywać. W każdym razie klikacie to i możecie, jak zrobicie screena, wybrać z galerii i on Wam pokazuje tą rzecz w różnych sklepach. Ktoś mi wczoraj, bardzo jestem Ci wdzięczna, uświadomił, że jest taka opcja. Ja nie wiedziałam. I to serio można sobie wszystko wyszukać, nie wiem, czy ciuchy, czy jakieś rzeczy, po prostu robicie screena i potem jak macie w galerii, to Wam wyszukuje wszystkie te rzeczy. Ja w ogóle nigdy nie korzystam za bardzo z tej apki Google. Tu macie taki, o widzicie, tutaj z boku jest taki aparat i tam możecie, no na zdrowie, wybierać właśnie zdjęcia i Wam wyszukuje we wszystkich sklepach, gdzie to można kupić. Naprawdę mega. Nie wiem, czy jestem ostatnią osobą, która o tym nie wiedziała, ale wydało mi się to mega fajne, także i oczywiście właśnie dzięki temu, tam też część osób mi wysłało, że jest na Allegro, ale właśnie też widziałam, że tam można wyszukać i pokazuję od razu gdzie coś takiego podobnego można kupić. Mega fajne. Nie wiem, wiedzieliście, czy ja jestem? Ja żyję pod kamieniem i nie znam się na takich rzeczach. Ale może ktoś jeszcze nie wie, więc się dzielę. Dobra, obiad gotowy. iPad do obiadu i jemy. No nie mów, że jeszcze jesteś głodna. 2 obiady i pies nadal głodny. Powiem wam, że sushi im starsza, tym bardziej głodna. Ale to w sumie dobrze, że pies ma apetyt. Jak widzicie, już w łóżku z moim Romeo. Zaraz sobie obejrzę jeden odcinek bez tajemnic. Może te kłosy w tym świetle. I ale przynajmniej buzia mi się unormowała, jeżeli chodzi o nieprzyjaciół. Powiem wam, że padam dzisiaj ze zmęczenia. Rzeczywiście się zaczął też sezon alergii. Jak ktoś ma alergię, to wie, o czym mówię. Dzisiaj rozmawiałam z takim gościem, on też mówi, że ma alergię i no, alergika zrozumie. Także tak, wypiłam już 2 zielone herbaty. Pooglądałam sobie trochę YouTube'a. Zaraz sobie... Idziesz na poduszkę, tak? Brawo. Właśnie zaraz sobie obejrzę jeszcze jeden odcinek bez tajemnic. Mam nadzieję, że usnę bez problemu, bo muszę jutro wcześniej wstać. Ale zobaczymy, jak ta misja się powiedzie, bo ostatnio bywało różnie. No i powiem wam, że tak zmagam się trochę z nagrywaniem ostatnimi dniami, bo sama się nie mogę skupić na niczym innym oprócz oglądania wiadomości. Ale staram się. Jestem. No, myślę, że wszyscy teraz tak mają i myślę, że każdy twórca się zmaga z czymś takim. Ale trzeba jakoś żyć dalej. Także kochani, żegnam się. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.